Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Krysto i witam Was w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Jesteśmy po zabiciu większej ilości znowu gigantów. Zabiliśmy przy okazji też smoka. Pozyskaliśmy też nowy krzyk. Ja w sumie się w poprzednim odcinku za bardzo na nim nie skupiłem. Jest to krzyk mroźny oddech, widzowie. Powoduje coś podobnego jak odmrożenie, tylko taką falę robicie. I w tym odrębie po prostu zadajemy obrażenia. Nie są one jakieś mega duże. Powiem wam tak, że jak macie puścić krzyk typu nieugięta siła, a mroźny oddech, to lepiej mroźny oddech rzućcie. Ponieważ to i to chyba wytrąca z równowagi, z tego co pamiętam. To na pewno wytrąca z równowagi, a to może też, nie? Tylko jest jeden minus, że te krzyki się ładują strasznie długo, więc no, nie jest ciekawie wtedy. No i co jeszcze mogę powiedzieć, że hejtuję tych strażników, którzy nie chcieli nam pomóc. Tygrysowi nastukali, ale mnie to już pomóc nie chcieli. Chyba przejdziemy się tu. Tu coś jest. Jakiś zagajnik? Tu. O. Wiedźma. Oho. No. Nie, no dobra, ja nie będę jej ganiał. Nie będę się bawił w takie głupoty. Niech ją duch zabije. Ale to jest fajne, że Lidia może używać tej laski i mamy dwa summony, nie? Jak będziemy mieli więcej. Tu mamy przywołanie. Możemy mieć dwa summony. O, to jest spoko, widzowie. No. Ale chyba czas działania byłby najlepszy. Czekajcie, widzowie, gdzie to może być. To jest na przykład spoko, że zrzucony czar przywołania oburącz sprawia, że trwa dłużej. Nie? Ten efekt. I mam nadzieję, że to działa na to. To jest akurat. To jest bez sensu. Nie wiem, czy jest jakiś sens tak rzucać, powiedzmy, summona jakoś mega daleko. Przyzwanie. No to jest nawet okej. Okay. Jak się używa, powiedzmy, takiego Atronacha jak Lidia, no to może być to przydatne, widzowie. Mroczne dusze. Wskrzeszeni nieumarli mają 100 punktów zdrowia więcej. No, to jest też spoko nawet. No to już są pod te zaklęte zbronie. Zaklęta broń rzuca na cele pułapkę dusz. Zaklęta broń odpędzi przyzwane i odegna wskrzeszone stworzenia. No trochę według mnie useless rzeczy. Jedyne co, no to jest ok, jak ktoś chce summonować sobie broń. No, chyba mam summonową broń. Nie. Ale jaja. Śmieszne. Myślałem, że mam. Szata. Tu nic nie ma. O, warto było przyjść. Pióra. Beczka. Tu nic nie ma. Ziemniaki. Możemy tu sobie spać. Pióra. Serio? I ta kobieta mieszkała w czymś takim?
Musiała mieć niezły zryty beret. No. I pewnie te kozy ponabijane w... jako ofiary pewnie. O. Dobra. Wiecie co, my polecimy chyba do sklepu na szybko, chyba. No tu... tu byliśmy. Tu była ta karczma z wątku głównego. Możemy w sumie się do niej udać. No, nic się raczej nie stanie. Prostu się przejdziemy i tyle. Będziemy mieli odkryty punkt. Ile już tych roślin mam? Smoczy język. Słoneczniki takie śmieszne. Wiem, że nie przypominają słoneczników, ale... 40. Okej. To zbierzmy. Tu jakaś chatka jest. No wprost, tam jest fort. Dobra, wilki. Wilki mnie nie interesują. Ja tutaj kojarzę, że się chyba widzowie dostaje questa od obrońców świtu. I powiedzmy tutaj na przykład miałem questa, w którym pojawił się wampir i miałem jakieś dowody zdobyć, że to jest wampir. No i wszystko super, tylko nie byłem w stanie go określić, zdobyć dowodu. No. Za każdym razem wampir odgadywał, że jestem złodziejem, że chcę mu coś zrobić i mnie zabijał. No potem sytuacja była, że Hola, go ja hola! Gdzie z zabijałem, tymi ale czarami? nie rozwiązywało problemu. Kurde, dużo tego jest. Prawda. Serio, ja tą alchemię muszę sobie... Oho. Przybysz, nie zatrzymuj się w Gajkin. Nie warto. Przemiany może mnie nauczyć. O proszę. Co robisz w Gajkin? Aleśmy wścibscy, co? Byłam magiem w Morrowind. Korzystam ze swego talentu, by pomagać tutejszym górnikom i dbać o bezpieczeństwo Ale tuneli. mnie prze... Kto Na mnie przesunął? Azurę, ależ tam bywa gorąco. Korzystam z soli mrozu, by wytrzymać w tym upale. Ale mi się skończyły. Aha, chłopiec zabrał miejsce. Mogę znaleźć dla ciebie solę mrozu. Jeśli chcesz napytać sobie biedy, proszę bardzo. Po powrocie będę mogła poduczyć cię nieco o przemianie. Okej. Z pewnością mogę podzielić się częścią mej wiedzy. Okej. Trener ekspert. Okej. No to spoko. No chyba jak 50 byśmy dobijali, to byśmy do niej przyszli. Dobra. Kopalnia jest zawsze o włos przed zawaleniem. Dobrze, że jestem w pobliżu, by do tego nie dopuścić. Jakoś tej kopalni to ja nie widzę. Dobra, wejdźmy tu. Wejdźmy. Ja chyba rzadko tutaj nawet wchodziłem. Zwykle to się biegło dalej i robiło się od razu misję fabularną. Nieszczęsny Rogi, jeśli jesteś w dobrym nastroju, postaw miód temu Nordowi. Potrzebuję tego. Kim jest Rogi? Jest w Gajkin od zawsze. Wspaniale opowiada historię. Podtrzymuje wszystkich na duchu. Jest mi winien sporo pieniędzy za napitki. Powtarzam mu, żeby się tym nie przejmował, ale płynie w nim krew upartego Norda. Ten głupiec nie ma pieniędzy, żeby mi zapłacić i się tym zadręcza. Zachciewa mu się pić i tak na okrągło. Poczułabym się lepiej, gdyby udało ci się go przekonać, że nie interesuje mnie jego rachunek.
Okej. Do następnego razu. On jest na zewnątrz. A nie tu. A, bo jest noc i... W sumie możemy użyć czekania. O. Kurde. O, jest? Tatusiu, mama znowu kazała mi pracować w kuchni. Każdy, przez to gadanie o smokach, ludzie się niepokoją. Co za bzdury. Jak prawdziwy mężczyzna. Myślisz, że jestem jakimś żebrakiem? Od czasów Tibera Septima moja rodzina zawsze spłacała swoje długi co do grosza. Możemy mu zapłacić za straż. Chyba przekonaj po prostu. Chyba masz rację. Nord nie powinien unosić się dumą i odrzucać pomocy dobrej duszy. Przekaż Idrze, że nic mi nie będzie. Ach, można powiedzieć, że uczyłem się całe życie. Najlepszy pochodzi z pękniny. Okay. Zdarzyło ci się robić własny? To... trudne. Wierz mi. Okej. Okay. Chłop, co pod... dnia. Serio, chłop ma pod lado młot? Ale jaja. Mam nadzieję, że zostaniesz na trochę. Potrzebujemy klientów. O. Fajnie będzie nie słyszeć, jak narzeka na swoje długi. Rogi zastawił trochę swoich rzeczy, kiedy miał jeszcze co zastawiać. Weź je sobie. Okej. Okay. To tym bardziej musimy iść do sklepu, żeby sprzedać rzeczy. Co masz do sprzedaży? Napoje dla spragnionych, strawę dla głodnych. Miód czerwoniak. Pomidor. Składniki sól. No nic więcej. Dobra, idźmy stąd. Kopalni jest ciężko. Nie, sorry, ale ja nie widzę żadnej kopalni. Nie wiem, o jaką kopalnię wam chodzi. Ja jej nie widzę. Jaka kurde kopalnia? O czym oni gadają? Może są mitomanami? No. Jak myślisz, Lidia? Mitomania tutaj zachodzi ostro. Że to powinno być karczma pod mitomanią. Coś w tym stylu. No. Się bym nie zdziwił, jakby mieli taką nazwę. Byłaby adekwatna do tych ludzi, co tam przebywają. Chyba, że idą gdzieś dalej. I po prostu ja na horyzoncie tej kopalni nie widzę, w której pracują. Bo faktycznie tam gdzieś dalej jest kopalnia. Osłaniam cię. Czekam tylko na rozkaz. Kości... Prowadź! Niech niebiosa ci błogosławią, a droga łatwą będzie. Okej. Okay. Muszę też znowu poczekać. Świetnie. Niech będzie dzień. Fantastycznie. Kurde, jak ja się cieszę, że mamy... Mam tu coś dla każdego. Możliwość rzucania dwa razy pod rząd od razu. Transmutacji. Myślałem, że poszukiwacze przygód wyglądają potężnie. Bejra, dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. Dobra. Tak, klejnoty dłuż. Kurde, przez przypadek coś kupiłem, co nie potrzebuję. Sztabka bonitu. Dobra, to tak. Tego nie chcę, tego też. Właśnie. Hełm klawiusa muszę założyć. Dzień dobry. Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. Hełm klawiusa. Ten pancerz fajnie wygląda nawet. Zobaczmy. Pamiętaj, żeby polecić nas swoim towarzyszom.
Nie. Taki trochę reskin? Lekki? No. Już standardowa, oryginalna zbroja. Jest lepsza. Ta płytowa zbroja to jakoś tak do mnie nie przemawia. Ta orkowa. Sprzedaj. To zostaw. Chem zostaw. To możemy sprzedać. No i poziom mamy następny. Jeszcze chcę sprzedać kły. One sporo ważą. Dobra, nice. Do następnego razu. Potrzebujesz czegoś? Serio, będziesz tak nucić? Dzieciaku? Nic. Powiem wam tak, widzowie. Ja będę musiał mykać. Bardzo was przepraszam. Postaram się, żeby kolejny odcinek miał trochę więcej minut. No nic. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja byłem Krysto i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.